Natomiast ja zwykłem zadawać ludziom jedno pytanie, kiedy zaczynają się te dyskusje w tej chwili o zadłużeniach, cięciach i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I na przykład kiedy ludzie mi mówią, że no mamy długi, musimy o tym myśleć przede wszystkim. No ja w ogóle chciałbym zapytać, czy ktokolwiek zgodziłby się na to, ustanawiając jakby przedstawiciela, pełnomocnika swojego, a politycy są w końcu, przynajmniej tę nominę, takimi naszymi pełnomocnikami na 4 czy 5 lat, co nie oznaczał bezwzględnienia. Myślę, że nikt indywidualnie nie zgodziłby się na to, żeby ustanowiony przez niego pełnomocnik zaciągał w jego imieniu nieograniczone zobowiązania finansowe. Tymczasem w wymiarze zbiorowym my to z nieznanych powodów akceptujemy po prostu.